Republika Dominikańska, drugie co do wielkości po Kubie państwo na Morzu Karaibskim. Zajmuje około 2/3 powierzchni wyspy Hispaniola, dzieląc ją z położonym po stronie zachodniej państwem Haiti. W 1492 obszar został odkryty dla Europy przez Krzysztofa Kolumba. Dominikana pod nazwą Hispaniola weszła w skład hiszpańskiego imperium kolonialnego. W 1697 obszar dzisiejszej Dominikany stał się odrębną kolonią hiszpańską pod nazwą Santo Domingo. W tym samym roku zachodnia część wyspy trafiła pod władanie francuskie. Obecnie Dominikanę zamieszkuje ponad 10 milionów mieszkańców, z czego 1/4 mieszka w Santo Domingo, stolicy tego kraju. Językiem urzędowym jest hiszpański z dialektem karaibskim. Główne produkty przemysłu rolno-spożywczego to cukier, tytoń i kawa, które są obok złota i innych metali cennym towarem eksportowym. No i oczywiście turystyka, przynosząca znaczne dochody. Dwoma najbardziej znanymi regionami wypoczynkowymi są Punta Cana i Puerto Plata. I to właśnie te miejscowości zna większość turystów. Obydwu dominują wielkie kompleksy hotelowe międzynarodowych sieci, usytuowane bezpośrednio przy plażach uważanych za jedne z najpiękniejszych na Karaibach. Opinia, z którą ja osobiście stanowczo się nie zgadzam, no ale o tym nieco później. Resorty, idealnie przystrzyżone pola golfowe, luksusowe hotele. Brzmi kusząco, ale nie dla mnie. Byłam, widziałam, ale po zwiedzeniu północnej części tego kraju, półwyspu Samana, uznałam, że to właśnie te tereny są autentycznym rajem na ziemi. W moich vlogach chcę Wam pokazać właśnie taką autentyczną Dominikanę, której nie zobaczycie podczas pobytów w resortach. Jej soczysta roślinność w setkach odcieni zieleni. Równie bogaty wachlarz koloru niebieskiego, który wypełnia Morze Karaibskie. Oraz kolorowe miasta, wioski, no i jej barwni mieszkańcy. Ale skoro stawiamy na autentyczność, pokażę Wam też jej mniej barwne i atrakcyjne strony. Chaos na ulicach, zaśmiecone miejscówki, niebezpieczne zakamarki, dziwne zwyczaje i braki, z jakimi wciąż borykają się tutejsi mieszkańcy. No i turyści wybierający właśnie te mniej popularne miejscówki. Zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia całej serii, która składa się z kilku odcinków. Tylko wtedy dowiecie się, dlaczego i ja postanowiłam wybrać właśnie to miejsce na mój drugi dom. Zapraszam! 3-tygodniowy pobyt na Półwyspie Samana zaczęłam w pojedynkę. Celem? Nagranie serii treningów Aqua na mój YouTube channel oraz platformę fitness, na którą przy okazji serdecznie Was zapraszam. Bezpośredni lot z Chicago do Punta Cana, jakieś 4,5 godzinki. I zwariowana 5-godzinna nocna jazda taksówką do Las Terenas. Zakończyłam to wszystko dosłownie padając na twarz, nie widząc tak naprawdę domku, który zarezerwowałam już wiele miesięcy wcześniej. Byłam tak zmęczona, że tej nocy nawet nie słyszałam odgłosów, które już potem uprzykrzały mi sen dosłownie każdej nocy. Gotowi? Tak brzmi Dominikana nocą. Powiem krótko, wiedziałam, że będzie pięknie, ale tego się nie spodziewałam. Nie ma jak obudzić się w raju. Życzę każdemu takiego początku wakacji.
Oh, this is what's happening now. All the dogs get up, or actually get out, probably. You see, downward dog pose. There you go. Every morning, good stretch, boy. They know what's good for them. Hey, buddy. Hey. No. It's raining. Well, looks like there has to be some rain so this gorgeous palms and flowers can be that gorgeous. Look, that's number three. We're missing two and we're missing a cat. But cat is not that stupid. It's not gonna go out for rain for sure. Hi, buddy, say hi. I know, I'm disappointed too. I know, it's raining. Oh my God, i do tego jest jeszcze jeden kot. I ja, alergik na koty. Oh no, 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 this is my spot. What are you doing here? Your house is over there. Here's Mr. Cat. He likes me a lot. But I don't know how to explain him in Spanish that I'm super allergic to you, dude. Stay away. Okej, wyszłam tylko na chwilę i zajęłaś moje miejsce. Wiesz jak edytować? Wiesz jak to wszystko wrzucić na komputer? Wiesz czy nie, bo to jest stacja właśnie do tego. Jak nie wiesz, to out. Chyba się nie dogadamy. A ty? Myślałam, że jesteś w ciąży, a ty po prostu jesteś grubą psinką. Ej! Ej, ale jest to towarzystwo naprawdę doborowe. Ej, grubasko ty. Hej, też chcesz być na kamerze? Ty też? Okej. Okay. To się nazywa kompletna olewka. Okej, idę jeszcze raz do tych zwariowanych gęsi. Chcę tą ich bazę zobaczyć. Dobra, ruszamy. Mam takie zalecenie, że kiedy otwieram bramę i pokażę wam jak wygląda tutaj brama, żeby wszystko było bezpiecznie, mam ją otwierać tylko na tyle, żeby wyjść, ale coś mi to nie wychodzi, więc pewnie znowu tu wtopię, ale możecie sobie zobaczyć jak wyglądają bramy. Także dość taka konkretna, ok, dajemy. No. Co? Oj, wiedziałam, że mi nie wyjdzie. No to pięknie. Musi. No jak? Zobaczcie, jak wygląda tu okolica. Tutaj całkiem mi ta działka by pasowała na chatkę dla mnie. No i za chwilę zobaczycie najprawdziwszą Dominikanę. Ona wszystko jest takie spokojne. Poranny rozruch tak zwany.
trzeba bardzo uważać, bo nie ma tu pobocza. Zobaczcie, jak wypoczywa sobie piesek. Luzik. Tak jak mówię, pieskie życie ma inny wymiar teraz. Bardzo mi się podoba to, że ludzie tutaj, kiedy pracują, grają muzykę i śpiewają. Tu kolejny domek. No niestety, nie wygląda to na pewno czarująco. Tak tutaj się żyje, tak oni mieszkają. Wszędzie są bramy, kraty. Można się tylko domyślać dlaczego. No na pewno jest tu też, bywa niebezpiecznie, jak wszędzie. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Dominikanę taką prawdziwą, to na początku zdębiałam, ponieważ tak jak mówię, to już są domy takie murowane, ale ja widziałam takie, które wyglądają gorzej niż garaże, naprawdę o wiele gorzej i to było szokujące. Natomiast teraz już jakoś do tego przywykłam, bo widzę, że tu się nikomu do niczego nie spieszy. Nie spieszy się chyba też aż tak bardzo do pracy, żeby, nie wiem, no na pewno ludzie pracują oczywiście, ale wszystko jest tak, nie wiem, tak jak ta muzyka. Taki luzik. Będąc tu 4 lata temu, pomyślałam sobie, że przez 4 lata to pewnie to miejsce się zmieni nie do poznania, ale nic się nie zmieniło. Hola. Chyba niewiele ludzi tak naprawdę regularnie pracuje. Też rozmawiając z taksówkarzem, zapytałam go, czy na następny dzień ma wolne. Powiedział, ja mam wolne, kiedy ja chcę i tylko idę do pracy wtedy, kiedy ja chcę. Także to jest taki pomysł na życie. Hej, cześć. Okej, dobra. Dobra, rozumie. Strzeżysz tutaj tej rezydencji. Chyba pierwszy pies, który na mnie warknął, to chyba ta szminka. Całą noc, słuchajcie, coś świergotało, piszczało. Bardzo lubię, kiedy rano budzą mnie ptaki. Jestem właściwie do tego przyzwyczajona. Tam też, gdzie mieszkam. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ale przyznam, że było to już irytujące, bo nie mogłam spać. Więc osoby, które mają lekki sen, no tu jest taki przykładowy domek, słuchajcie. Casa de Azul. Niebieski domek. I słuchajcie, muza od samego rana. To jest akurat fajne. Hola. Hola. Świnie pieczone. Zobaczcie, jak wygląda produkcja. Tutaj jedna chodzi, żywi się, a tam już są i tam już jest jej koniec. To jest chyba taka jakaś wędzarnia. I kontraktorka na Dominikanie. Tak wyglądają płoty na Dominikanie, dzika Dominikana. Czyli po prostu wysuszone palmy. Cie uszy słonia, czyli ta roślina, którą ja tak uporczywie sadzę u siebie w ogrodzie i o nią dbam, tak tutaj rośnie sobie dziko. Nikt tu o to nie musi dbać. Działa samo. A słuchajcie, tam masa śmieci i tych śmieci jest naprawdę dużo. Nie chcę się akurat na tym skupiać, ale jest tego bardzo, bardzo wiele. Niestety cały system wynoszenia śmieci z domów nie działa tutaj idealnie i widać to naprawdę bardzo, bardzo często. Piękna dżungla. Tak wygląda Dominikana opanowana przez roślinność. No niestety też przez ludzi na to wychodzi. Śmieci są. Ach, aż boli. Zobaczcie. W tak pięknym otoczeniu. Taki wstęp. Zobaczcie, jaki syf.
pod tymi pociętymi roślinami po prostu śmiecie. Bardzo często jest tak, że zbliżając się właśnie w takie miejscowości turystyczne, a widać już właśnie resorty, tak jest w Punta Cana, La Romana i tych wszystkich miejscach. Właściwie bardzo rzadko jest, że lokalni mogą nawet wchodzić na te plaże, prawda? Są to oczywiście miejsca, o zobaczcie, ktoś tutaj włosy zrzucił. A tam ktoś zrywa, wiecie co? O, fajnie, kokosy. Aha, i te kokosy my później sobie właśnie, o, popatrzcie, jak fajnie, oh my god. Ktoś tam wlazł na samą górę. O, widzicie? To nie jest taka prosta sprawa, mogłoby się wydawać, no... Hola! Hola! Nie ma. A po bananki bym wlazła. Tutaj taki chyba jest zwykły mały domek, zobaczcie, tak wyglądają domostwa osób, które tu pewnie są urodzone i tutaj żyją. Z tego co rozmawiałam z taksówkarzem, to jednak kupno własnego domu jest tutaj bardzo drogie, także większość osób albo mieszka z rodzicami, albo powiem wam szczerze, nie wiem, mój hiszpański jest naprawdę jeszcze ograniczony, a więc pewnie gdzieś tam to pomalutku się dowiem i wam o tym opowiem. Natomiast a jak widzieliście, to miejsce, w którym ja mieszkam, jest przecudowne. Nie ma tam jakichś mega wygód, ale no nie wiem, jest to mały kawałek raju. Ta kobieta, w której mieszkam, nie urodziła się tutaj, jest to Francuzka. Prawdopodobnie gdzieś tam indziej dorobiła się tego pięknego domku, no i wygląda to imponująco. Jest z nią kilka osób, które u niej pracują, sprzątają i zajmują się tą posesją, ale przeciętny Dominikańczyk na pewno tak właśnie nie żyje. Pokażę wam za chwilę, już jestem bardzo blisko plaży, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Tutaj też będą dość ciekawe właśnie takie domki. Znowu Casa de Azul, czyli niebieski. Gdybym mieszkała na Dominikanie, to byłby mój kolor domu. Wiecie, co mnie śmieszy? Dla mnie większość tych mężczyzn wygląda dokładnie tak samo. Spędziłam w taksówce jakieś 5,5 godziny z jednym panem i teraz za każdym razem, kiedy mijam je motor, mam wrażenie, że to on, a wiem, że on nie jeździ jako taksówka mototaksi, tylko jako już taksówka normalna i jest to śmieszne, ponieważ naprawdę wyglądają wszyscy tak podobnie. Hibiskusy. Zobaczcie, jak tu pięknie. I kurka. Takie małe, chude kurki. Tak wyglądają, kiedy naprawdę... No nie, no to są to pewnie jakiś gatunek jest, ale fajne wejście. Ale na pewno nie są takie spaślaki jak te nasze amerykańskie, albo i pewnie te w Polsce. Powiem wam, że mieszkać na takiej wsi 5 minut od oceanu, może 2 nawet, w podskokach. Biorę tą chatę i buduję taką, w takim kolorze, tylko troszkę lepszą. Na szczęście natura czasem sobie radzi, pokrywając te wszystkie nasze no, złe nawyki. Zobaczcie, jak obrośnięte są drzewa w środku, super. Pięknie zielono, rano to wszystko ma inny wymiar. Brzęczy, kwiczy, nie wiem, są jakieś niesamowite odgłosy. Na pewno przyjdę tu któregoś dnia wcześniej rano i jeszcze raz to nagramy. Oczywiście suszenie prania polega na wywieszeniu wszystkiego na słońcu. Zresztą tak jak w Polsce, w wielu jeszcze miejscach. No i tu oczywiście coraz większe te miejscówki, już jakiś hotel, giganciarz. A tu jak widać bliżej plaży już coraz większe budynki. Tutaj jakaś taka mała budka, pewnie z napojami chłodzącymi. Słuchajcie, najlepszych, patrzcie na to, świnia wieziona na motorze. Myślałam, że nie uda mi się tego ująć, a jednak przejechała druga. Mega. Kocham takie miejscówki. Zobaczcie, ile osób w aucie. Po samym przodzie. O la la. Dominikańczycy, i to nie jest moja opinia, to jest
ich opinia o samych sobie, są dość wyluzowani i zawsze twierdzą, że wszystko można zrobić jutro, czyli maniana, pomalutku, bez stresu. Tylko przez ulicę trzeba dość szybko przejść. Ale przeszłam. Plaża. Poppy, playa, poppy, poppy. Tutaj będzie parę widoczków, które nie wymagają komentarza. Quanto cuesta? Uno para mí, ya. Gracias. No i co? Jest mała wyżerka. Myślałam, że będzie z rurką, ale jakoś muszę sobie dać z tym rady. Cały świąt. Tak w ogóle. To jest moja Wigilia, także muszę walnąć jakieś 12, żeby było fair. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jednak plan był taki, że posiedzę tutaj sobie troszkę dłużej w tym miejscu, aczkolwiek dość szybko mi się tutaj zaczęło nudzić, więc pewnie się przeniosę gdzieś dalej i zobaczymy, czy są tu jakieś ciekawsze miejscówki, bo jednak tak samemu siedzieć, no ileż można, prawda? Idziemy. Before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away, run away. Pamiętacie piosenkę Despacio? Teraz już wiem, co to znaczy, że należy zwolnić, albo pomalutku. Zwróciłam uwagę tutaj na te murki, zobaczcie, a ta plaża jakby nie było, wdziera się, ta woda wdziera się oczywiście na ulicę, kiedy są jakieś tutaj huragany, czy takie większe fale. No i nawet kiedyś z ciekawości zapytałam kogoś lokalnego, czy tu w ogóle już jest taki problem podnoszenia się wód oceanów, aczkolwiek usłyszałam, że nie ma takiego problemu. A jednak wychodzi na to, że no nie wiem, czy to jest tylko na razie po prostu rzeczy, coś sezonowego, ale jednak widzę na Dominikanie w dość wielu miejscach te kamienie są układane, czyli na pewno ta woda się wdziera i na pewno te wszystkie biznesy i też domy, które są tak blisko linii brzegowej, no kiedyś mogą tego żałować. Oby nie. Zobaczcie, jak pusta jest ta plaża. Właśnie to lubię w tej części północnej Dominikany, że większość tych miejsc
macie tak naprawdę dla siebie. To znaczy oczywiście są tutaj inni turyści, jest to fajne, bo jest to ciekawe, ale nie ma takich tłumów, nie ma nagle tutaj setki rozłożonych, wiecie, tych parawanów czy leżaków, tylko jest naprawdę natura i dużo lokalnych mieszkańców, co jest bardzo kolorowe, fajne i bardzo, bardzo wakacyjne. Nie wiem, czy to dobrze ujmę, ale można nawet w oceanie wymyć sobie zęby i ogolić głowę. No i tu ku poparciu mojej teorii, zobaczcie, one stają się coraz wyższe i poniekąd widać dlaczego. Za chwilę tu zostanę ostro sklapana, coś mi się tak wydaje, więc... O, już, może nie. A, nie jest źle. Woda jest ciepluteńka, słuchajcie, jest dzisiaj 23 grudnia. A tutaj środek lata i najfajniejsze jest to, że z jakiegoś powodu to nie jeszcze święta Bożego Narodzenia, tylko dopiero ten okres zaraz po jest tutaj tym okresem najbardziej przepełnionym turystami. Czyli mi się jeszcze uda ten tydzień... Okej. Kiedy słona woda wleci wam do nosa. Czyli mi się jeszcze uda... Holy! Okej. I słuchajcie, taka mała wstawka, Dominikana. Wiele osób myśli, że jest to kraj trzeciego świata. Nie do końca tak jest. Jest to już kraj dobrze rozwinięty. Zobaczcie prysznice na plaży. Da się? Maki, czy jakoś tak. O cholera. I taki mały chłopczyk radzi sobie, słuchajcie, zobaczcie. Oh my god. Nasze dzieci by sobie palce poodrąbowały. A tu jest. I już wiem, gdzie kupię rybę. Zobaczcie, jak ten mały chłopczyk sobie radzi. Oh my. Słuchajcie, uczcie się. Sama się może nauczę. Oni pewnie myślą, że zwariowała. Kameruje obieranie ryby, ale nie wiem, jakoś zestawienie z wiekiem tego chłopczyka jest to dość fajne. O Boże. Zobaczcie, ile on może mieć lat. 10, 9? Gracias. W kolejnym vlogu z Dominikany pokażę wam, jak wyglądają świąteczne zwyczaje jej mieszkańców i odwiedzimy centrum Las Terenas. A na koniec zobaczcie, jak swoich gości witają tutejsze psiaki. Już witają mnie wszystkie psiaki. Chodźcie, patrzcie, ile ich jest. O, patrzcie się. Tak, nie wiem, czy to jest dobre pytanie, czy złe. Ola! Tak zwana pełna olewka. Ola! No i jak? Dobra. No, nie mam nic dla was. Idę.